wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Uncharted Fortuna Drake'a. Gramy całą edycję, całą kolekcję gier od pierwszej do piątej, także zostańcie z nami. Ja jestem Kocur, a my idziemy dalej. Okej. I tu jest chodzi jeden. Tam stoi drugi i trzeci. O. Jest tam! Damian! Zabijcie go! Rozwalić go! Uwaga! Jeden się przewrócił. Wychyl się. Kurde, sam się wychyliłem stamtąd. Wyszedłeś, dobra. Dużo was tu, ciężko do was strzelać. Nie żyję. Dobra, to jest zdjęty. Jesteś trupem! Mam tu cisnąć? Okej. Jeszcze gdzieś jest jeden. Złożony. Brać go! Tam jest! Mamy! Ja, gdzie on mi tu w plecy strzela? Chowaj się, Nathan! Nie wychylaj się! To był, przyjmijmy, że był to granat rzucony dla odwrócenia uwagi. Tam jesteś. Słaniaczek. I to by byli wszyscy. A nie, jest jeszcze jeden. Kurczę, to ma strzelbę. Jeszcze są? Tam jest jeden na górze. Tam siedzisz za tym, co? A, wymieniliśmy się granatami. Nie mam w ogóle amunicji. Tu jest oka. Mam cię, Andzie. Co teraz? Jak to teraz? Zabijamy tego i z głowy. Chyba wszyscy. No, to chyba wszyscy.
O, dziwna sprawa. Znowu te krzyże tu są. O, jeszcze jest gdzieś jakiś. Chyba się sam zabił. Chciałbym rzucić granatem i nie dał rady. Dobra, granaty. Zabieramy, bo wygodne. Ammo. Amunicja do pistoletu. Amunicja do karabinu. Czuję się znacznie lepiej, jak mam full amunicji. Tu jest jeszcze. I tu jest jeszcze. I tu jest jeszcze. No i to chyba wszystko. Jezu, jaka muza. No dobra, teraz trzeba się tam jakoś na górę pewnie dostać, nie? Pewnie tak. Spróbujmy tutaj. Stąd. Tu. Skąd ty strzelasz? Jesteś pewnie gdzieś tam za tą bramą. A jak znam życie... Trzeba przejść tam dalej. Misterny złoty pierścień. Mam wrażenie, że trzeba się dostać tam jakoś na górę. Tylko jeszcze nie mam pomysłu jak. Czyżby jakoś tędy? Chyba nie bardzo. Że tak, spróbujmy tak. Ale tam chyba jest za daleko, nie? Żeby tam przeskoczyć. A może i nie jest. Granat. Granat. Super. Tam są goście. Oczywiście, że tam są goście. Bardzo mądrze! Pozbieramy twoje... Wow, granaty, granaty, granaty! Jeden. Wykurzyć go! Aj, 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 granat! Zrobiony. Wszyscy?
Ja nie spodziewałem się aż takiej ilości strzelania. Gdzie amunicja była? No właśnie. Jak to teraz? Wjeżdżamy do środka. Widzę go! O! Prosto między oczy kule! Headshot. No dobra. Padnij! Tam jest! Prosto między oczy kule! Dzień dobry. O jak, pani poleciał powietrz. Widzę go! Trzymać go! Zdechniesz, panie samolocik. Dlaczego nie do mnie mówią, panie samolocik? Panie kocur, jeżeli już. Aj, 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 ten zestrzel, strzela. Wystaw łeb, no wystaw się, no. Już. System chowania się za przeszkodami jest troszeczkę kulawo zrobiony. Ale przyzwyczajmy się do niego z czasem. To musiało boleć. Granacik sobie pod nogi rzucił. Amunicji do tego, tylko do kałasza mało. No okej. Okay. No to chyba wyeliminowaliśmy tu większość kolegów. Tu widzę jakieś cuda są. Idziemy po cuda. O, tu. Srebrny pierścień z wzorem. Jezu, ciężko. Teraz dalej trzeba pokombinować. To było na jakieś zamknięte. A, tu jest jakieś wejście. I nie mamy tu za bardzo jak przejść, co? No to teraz kombinujmy. Gdzie tu można wejść, żeby wejść wyżej? Tam można wejść, tu można wejść. Górą tam. A, tam jest wejście. Dobra, już widzę. Nie, nie chcemy tej strzelby. Nie, nie, nie. Chcemy tak. Chcemy tu. I chcemy tu. I chcemy tu. Super. I chcemy tu. Ajajajajaj. Nie udało się. Dobra. Jeszcze raz. Ciach. I chcemy. Ja, skakuj. Ślepa komendo. Dobra, tu, tu. No wiem, wiem, widzę. I tu, i tu. Tu też będzie milion gości do nas strzelać zaraz. Chyba sobie żartuję. Nie żyję! A, to już.
Prawie, że ten jest w takiej pozycji, że nas widzi, kurde. Jest jakiś, który strzela z karabinu. Strzelam tutaj. No dobra. Ujojojojoj, tutaj jest dużo więcej strzelania niż przy Tomb Raiderze, ale Tomb Raiderze też to było zależne od części. W niektórych było bardzo dużo strzelania, w niektórych było znacznie mniej, także... Więcej zagadek, mam nadzieję, że będzie z czasem. Jak na razie te zagadki są takie bardzo, bardzo, bardzo proste i naiwne. Ale myślę, że z czasem to się poprawi. Sprawdźmy, czy tu coś jest. To chyba nie za bardzo. W tym kierunku? Nie. Nic tu nie ma. O, jest znajdźka. Złoty jaguar. Kurde. Wygląda jak żaba. Super. Chyba to już wszystko pozbieraliśmy, idziemy dalej. Wesołe. No, następny z tych krzyży. To z jakichś, zobaczcie, te krzyże są zrobione z dwóch karabinów związanych taśmą i jakichś takich starych karabinów i z czaszką, czyli tu jeszcze jakieś plemię gdzieś musi być, które takie wyznaje ciekawe. No dobra, mamy most, po którym trzeba skakać i to dużo pewnie. Okej, okay, tu bokiem trzeba, tutaj, 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 tam, tam, tam. No dobra, próbujemy. Typowa zręcznościówka. I wskoczyłem do wody. Jedno kliknięcie za dużo. No dobra, jeszcze raz. Czasami ta kamera się tak ustawia, że perspektywa się troszeczkę myli. Rozumiem, że to jest jakby problem z pierwszej części. Z czasem potem oni mieli już trochę więcej doświadczenia w tworzeniu takich lokacji. Chowaj się. Musiało zabolać. Spokojnie tu się zrobiło. Dobra, i teraz jak? Gdzie? Tak na wiarę? No dobra. Trochę
Trochę się tu boję. Wow. I tu. I teraz powinniśmy być na suchym, na gruncie, suchą nogą. Super. I tu jest, są granaty, amunicja, znajdźki. No, to był epizod mocno wypełniony strzelaniem i umieraniem też troszeczkę. Nie zawsze udanym, ale to tak będzie w tej serii. Nie będziemy się tym mocno stresować, pod warunkiem, że nie będziemy umierali długo i często. Srebrne inkaskie naczynie. Całkiem ładne. Rozumiem, że tu możemy sobie tędy. O. Tak by wyglądało jakby tędy, ale... No właśnie. Czyli jednak tędy. A teraz na górę. Która powolutku uczy nas różnych mechanik. O, czyżbyśmy byli w stanie odnaleźć nasz samolot? Jest i nasz samolot. Znaczy kawałek nasz tego samolotu. O, jest i drugi kawałek naszego samolotu. I goście z niego wychodzą. Tam jest! Zabitych. Zastrzelili. Dałem się za bardzo ostrzelać. Nie trafiłem żadnego, no wiecie co? Czy to nie da się dalej rzucić po prostu? O, nie, nie, nie! Ja. Jasny szlak. O, nie, nie, nie!
szybko zarobił. Ten zarobił, a, ale nie zginął. Dobra, ten zginął. A, się ładnie przewrócił na plecki. No i super. Przeżyłeś? Czarno to widzę. No, ja też to czarno widzę. W ogóle nie fajnie to widzę. Biorąc pod uwagę, co tu się dzieje, ilu was tu jest. I tak dalej. Może się przyjrzeć. Granat. Biegać i pozbierać to, co zostało po nich. O, tu karabin jest. Amunicja, znaczy się, 10 pocisków. Nie ma tych pocisków za dużo, to trzeba, tutaj to trzeba przyznać, że nie można się za bardzo... Nie można się za bardzo rozkręcić z tym strzelaniem. No dobra, sprawdźmy, co tam jest w samolocie. Przecież cały czas szukamy Eleny. No, gdzie jest Elena? Jak myślicie, gdzie wylądowała Elena? Myślicie, że udało jej się przeżyć? No, no, ostrożnie, ostrożnie. Już ona wyskoczyła pierwsza, więc... Jest i mapa. Super. Tyle dobrego. Tak myślałem, że tak się to skończy. O nie. Aha, Elena tam wylądowała. No dobrze, i mamy jakieś info. Mamy info i wiemy, gdzie można uratować Elenę. Więc moi drodzy, w następnym odcinku pójdziemy... Oj. A skąd oni się tam wzięli? Schodzi. I tam jeszcze jeden schodzi. Zabity. No, wykrył się. No i to... A, jeszcze żyjesz? Jesteś trupem. Tam jesteś trupem. Tam jeszcze jeden schodzi. Jeszcze jeden schodzi? I tu schodzi jeszcze jeden. Ten zginął, potem tego pójdziemy. Ja się nie potrwa za długo. Ciach. Chyba wszyscy. No, jeden plus tego wszystkiego jest taki, że przynoszą dużo amunicji. To jedyna rzecz, która z tych ciągłych ataków się
się przydaje. O, z tamtej strony idą. Kurczę. Już miałem iść po Elenę, no. No, super. Strzałów. Tam się jeszcze jeden ukrywa. A akurat teraz mi się musiała amunicja skończyć. No dobrze. To teraz już myślę, że możemy naprawdę iść po Elenę w następnym odcinku. Bo chyba już wykosiliśmy wszystkich, których mieliśmy wykosić. Nie zostało nam co prawda dużo amunicji, ale to jest dobre miejsce na zakończenie tego miejsca. Tego odcinka. Dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej. Wielkość człowieka. Kryje się w tym, jak postępuje. Jesteś oszustem. Czego chcesz ode mnie? Widzę przed nami świetlaną przyszłość. Świetlaną.